kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hall lumpeksowy z superowymi rzeczami. Dzisiaj zobaczycie same takie luksusowe, jedwabne rzeczy, rzeczy super dobrych marek. Ostatnio mam taką dobrą pastę i cały czas znajduję jedwab naturalny i w ogóle takie superowe rzeczy, więc już zapraszam. Kochani, i od razu na wstępie przepraszam, że ten filmik nie ukazał się wczoraj, tak jak już z czwartku zapowiadałam, że przekładam, ale no, wynikły pewne utrudnienia z naprawą mojego komputera i przeciągnęła się ona jeszcze jeden dzień kolejny, no i stąd te opóźnienia. Dlatego też następny filmik ukaże się we wtorek, a kolejny później w niedzielę i tak jakby jeden filmik troszkę nam wyskoczy, powiedzmy. Mówiłam Wam, że będę więcej filmików w wakacje wstawiać, natomiast to będzie dopiero po 15 lipca, ponieważ będę musiała zdać egzamin, no i troszkę się do tego przyłożyć, więc pewnie jeden filmik się nie odbędzie. No i zobaczymy się później pewnie z odstępem tygodniowym, ale za to obiecuję, że już później filmiki będą często wstawiane i zrobię wszystkie te zapowiadane i wyzwania, i filmy, i stylizacje, które już dawno Wam obiecywałam. Także czekajcie już na następny filmik o stylu, a później będzie krótka przerwa i będziemy się widywać tego lata, myślę, że bardzo często. Także zasubskrybujcie kanał, bo na pewno będzie dużo ciekawych rzeczy i mam już tyle pomysłów, że nie wiem, kiedy się wyrobię z ich nagrywaniem, ale mam nadzieję, że mi się uda, że wykonam ten plan ambitny. Także myślę, że będzie warto zasubskrybować kanał. No i wiecie, dla mnie to jest też nagroda, więc dajcie też polubienia filmiku i zapraszam już do oglądania. No tymczasem, kochani, przechodzę już do konkretów. I widzicie mnie teraz w stylówce, która jest złożona z wielu nowych rzeczy. Tą bluzkę już widzieliście kiedyś w holu, to jest taka bluzka bardzo fajna, która ma wbudowany biustonosz, jest z bawełny z dodatkiem tylko elastanu, także jest bardzo, bardzo fajna i wygodna, nie trzeba osobno jeszcze biustonosza pod nią nosić. No i pierwsza rzecz, którą nową chcę pokazać, to jest ta broszka za 5 zł. Oczywiście zobaczycie ją w przebitkach, ale trochę się zbliżę. Jest bardzo fajne w takim retro stylu, taka vintage'owa. Zresztą myślę, że to jest vintage'owa, co najmniej 20-30-letnia broszka. Jest w przepięknej formie takiej kokardy z liści, czy po prostu takiej kokardy złożonej w taki piękny sposób. Bardzo, bardzo mi się spodobała i będzie bardzo uniwersalna, bo jest złota, ja bardzo lubię złoto. Jak zresztą będę opowiadać w programie o biżuterii, który też już niedługo. Jak stylizować biżuterię, jaka biżuteria, do czego. No i bardzo, bardzo mi się spodobała ta broszka i no jestem zachwycona. Za 5 zł to naprawdę jest bardzo tanio, jak taką vintage'ową ozdobę. No i kochani, następna rzecz w mojej stylizacji to są te spodnie. Są przesuperowe. I zobaczcie, to są takie spodnie z wiskozy. Rayon jest napisane na tym. Rayon to jest wiskoza, inaczej po angielsku. I one mają taki indyjski styl trochę. Są takie trochę jakby spódnice spodnie, bo zobaczcie, one tu się otwierają. Można je otworzyć aż dotąd. Natomiast natomiast jak się chodzi, to aż tego tak nie widać. Wiadomo, jakbym robiła duże kroki, no to trochę się otwierają, ale nie w taki sposób, żeby to aż za dużo pokazywało. No i świetne, są bardzo, bardzo cieniutkie. Zobaczcie, to jest taki przyjemny, mega przyjemny w dotyku materiał. I ma przepiękne kolory. Mnie się bardzo podobają te kolory. Zestawienia tego beżu, granatu, bordo, różu są prześliczne po prostu. Według mnie, być może te spodnie wylądują u mojej bratowej, bo ona lubi takie wygodne rzeczy. No i są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Zobaczymy jeszcze. Jeżeli będą na nią dobre i jej spasują, to pewnie będą je, ale bardzo mi się podobają też. No ale wiecie, że ja mam bardzo dużo rzeczy. No i tutaj w przebitce zobaczycie sobie właśnie, jak one wyglądają w ruchu, te spodnie. I przy okazji od razu zobaczycie tam buty, które też Wam teraz pokażę. Zdejmę jeden nawet. Kupiłam takie za około 15 zł, nawet jest tu cena, o. Takie szpileczki, na takiej małej właśnie, takim kitten heel, na takiej szpileczce. One są satynowe, to nie jest skóra. Tu chyba jest albo skórka, albo sztuczna skórka przyklejona. Bardzo fajne są, bo są niskie, są eleganckie i to są takie sceniczne troszkę butki, albo butki na imprezę. I co mnie zdziwiło najbardziej, kochani, to, że te buty naprawdę są wygodne. To znaczy, wiadomo, no w klapkach nie będę biegać, to nie jest coś na zakupy po mieście. Tym bardziej, że no te ozdoby trochę zobowiązują już do takiego eleganckiego stylu.
Natomiast bardzo ładnie zrobione są te ozdoby. One właśnie są trochę zrobione na styl taki indyjski, dlatego bardzo mi się spodobał pomysł do tych spodni właśnie, tych klapek. Tak na bardziej elegancko, gdzieś do restauracji, do kawiarni na przykład. No i według mnie są prześliczne. Zobaczcie sobie na przebiteczkach same buty, jak wyglądają. No i oczywiście są zdezynfekowane Mediseptem. Pamiętajcie, żeby zawsze dezynfekować buty, jeżeli się nie da w całości wyprać. No i bardzo, bardzo mi się podobają i zobaczycie je niedługo w stylówkach w jednym z wyzwań, bo właśnie kupiłam je z myślą trochę o jednej stylizacji, a to aczkolwiek mam dużo rzeczy w takich kolorach, więc na pewno będę je często używać. To nie jest tak, że kupiłam je tylko do wyzwania. Gdyby one miały mi się później nie przydać, to bym ich nie kupowała, albo no może nawet jakbym je kupiła, to bym je potem wystawiła na Vinted. Tymczasem na pewno będę je nosić, bo bardzo mi się podobają, są ślicznie zdobione i no i na lato do jakichś eleganckich okazji będą świetnie wyglądały. Kochani, przechodzę dalej. Aha, nie powiedziałam jeszcze o tych spodniach. Spodnie kosztowały 12 zł. To było z nowej dostawy, ale na tyle są praktyczne i na tyle mi się podobały, że stwierdziłam, że warto kupić. No to idźmy dalej. Moi drodzy, teraz pokażę Wam takie sandały, które kupiłam za jedyne 8 zł. Nawet jest dowód, bo jeszcze nie zmazałam tego zmywaczem do paznokci. Jest cena przekreślone 12. 8 zł i to jest bardzo dobra marka i w ogóle nowiusieńkie sandały, zobaczcie sobie, też przebiteczki, oczywiście będę Wam pokazywać. Ja podejrzewam, że albo ktoś je tylko przymierzał, albo w ogóle, no na pewno nie są chodzone, bo zobaczcie tutaj na piętach nawet nie są przybrudzone te gumy. Naklejka jest tutaj w całości w ogóle też niebrudna i nawet jeżeli ktoś by chodził, to te paski tutaj byłyby już troszkę, wiecie, takie, byłoby widać, że ktoś przynajmniej jeden dzień w tych butach przechodził, bo takie wzory na podeszwach skórzanych zawsze się bardzo szybko wycierają. No i one są oczywiście całe ze skórki i tutaj mają takie fajne futrzane wstawki jakby, w super kolorach. To może nie są najpraktyczniejsze buty dla każdego, bo to trochę zobowiązuje i trzeba wiedzieć, jak takie buty wystylizować. Dlatego przygotowałam dla Was celowo dwie stylówki, żeby Wam pokazać, że tak niby kontrowersyjne buty, takie nietypowe buty, można bardzo fajnie i z pazurem, dosłownie z pazurem, bo to takie zwierzęce tu, wystylizować. I pierwsza stylówka to jest stylówka z takimi, już pokazuję Wam tutaj rzeczy, z taką bluzką w panterkę, marka FB Sisters, bardzo fajna, naprawdę superowa bluzka, ja ją związałam sobie, bo nie lubię, jak bluzki są takie szersze w pasie. I moje jedwabne spodenki od Whistles, takie wszystko w zwierzęce wzory, bo to mi się kojarzy właśnie z tym tutaj takim panterkowym wzorem na skórce tych sandałków. No i zobaczcie sobie, pasek jest też taki ożywiający, pomarańczowy, też z takim futerkiem jakby. I super, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Do tego można fajny plecaczek i idziemy sobie zwiedzać, bo to jest bardzo wygodny, bardzo przewiewny strój. No i te sandałki są płaskie, można w nich sobie biegać właśnie, zwiedzać, iść na spacer, cokolwiek. Super, super taki styl nowoczesny safari. Bardzo mi się podoba ten, szczególnie to zestawienie kolorów z tym pomarańczem. No i żeby jeszcze Wam, oczywiście ja bym tutaj sobie na przykład dołożyła może jakieś bransoletki z kolorem pomarańczowym, czemu nie? Można sobie dołożyć naszyjnik z jakimś wyrazistym pomarańczowym elementem, żeby na przykład nawiązać do kolorów w sandałkach. Kochani, druga rzecz, druga stylówka z tymi sandałami, to będzie z moją taką sukienką w stylu, też w stylu dżunglowo-safari, ja to mówię. To jest zwykła sukienka z wiskozy z H&M-u, ale bardzo ją lubię, bo jest przewygodna właśnie w lecie do chodzenia na spacery, do zwiedzania. Ekstra rzecz. Tutaj ma takie fajne wiązania na mankietach, na takie 3/4 rękawy, właściwie taki do łokcia bardziej, powiedziałabym. Bardzo luźny krój, taki w ogóle nieprofilowany, nie wcinany, ale ma fajny dekolt, ma fajne zestawienie kolorów. No i do tego noszę taki pas gruby, który właśnie nawiązuje też do stylu safari i kolorystyką swoją do sukienki, a także do tych sandałów właśnie, bo zauważcie, że i na sukience występują kwiaty i motyle w takim pomarańczowym kolorze, ale w ogóle wzory tej sukienki i kolorystyka nawiązują do tych sandałów, a raczej może sandały nawiązują do sukienki, nawzajem do siebie nawiązują, w każdym razie. No i bardzo, bardzo mi się spodobało to połączenie.
tutaj właśnie brąz, trochę czerni, te paski liści też tutaj mi się kojarzą właśnie z tą zeberką na podeszwie. Oczywiście tego w całości nie widać, ale troszkę ten wzorek podeszwowy się tam przewija, jak się włoży te budki. Zobaczcie sobie. No i dlatego drugie takie właśnie fajne, kolorystycznie i stylowo zestawienie do tych mega sandałów. No i są oczywiście bardzo wygodne i Boden to jest świetna firma, także jestem szczęśliwa, że nikt ich nie chciał i że ja sobie je kupiłam za 8 zł. Ekstra sprawa. No to teraz pokażę Wam moje klapki. Kolejna rzecz za 4 zł. Z tego samego sklepu w Krakowie, co tamte sandałki właśnie od Boden. Hawajany. Ja zawsze kupuję Hawajany w Lumpeksie, bo można znaleźć sporo w dobrym stanie Hawajanów. Już mam jedne. A te mi się bardzo spodobały, zobaczcie, są złote tutaj, te paski i mają takie świetne ozdoby w takim jakby też właśnie indyjskim stylu, ale takie też trochę jakby glamour z takimi fajnymi różowo-złotymi ozdobami. No i super mi się spodobały i oczywiście, że są już dawno wyprane, wydezynfekowane i już je nosiłam nawet tutaj wokół po domu, bo są mega wygodne i takie rzeczy właśnie noszę sobie na plażę i one wyglądają super fajnie właśnie na plażę i zobaczcie sobie tutaj do jakiegoś takiego przypadkowego stroju, do shortów, złotego paseczka, żeby też nawiązać do tych pasków i do takiej bluzki, którą zaraz zobaczycie, takiej pastelowej. Tak, takie hawajanki będę nosić sobie oczywiście i do sukienek, i do wszelkich rzeczy, gdzie tylko będę mogła wyskoczyć właśnie nad wodę, czy gdzieś na basen na przykład. Kochani, no to skoro już jesteśmy przy butach, to skończę z butami, bo kupiłam Wiktorowi na koncerty buty, no prawie że nowe, od Pierre Cardin. Zobaczcie, i to bardzo fajne dla niewysokiego mężczyzny, takie wyższe, podwyższane obcasy, super wygląda się w nich, jeżeli właśnie ktoś nie jest za wysoki. Trochę dodają wzrostu i sylwetka też wygląda spoko. No i bardzo, bardzo eleganckie, też zobaczcie sobie w przebitkach. I za te buciki zapłaciłam 25 zł. No, ale coś za coś, prawda? Pierre Cardin nie zawsze się trafia w tak super idealnym stanie, z przepięknej skóry. I, no, no i po prostu mam szczęście, więc złapałam je jak najszybciej. Może komuś nie spasował rozmiar, może... nie wiem, no różne są rzeczy, może ktoś miał troszkę za małe, troszkę za duże, także bardzo się cieszę, że mi się udało właśnie je zakupić. No i kochani, idę dalej. No i teraz właśnie ta bluzka, o której mówiłam przed chwilą, która była w tej stylówce i też tą bluzkę kupiłam z myślą o pewnym wyzwaniu, które też niebawem zobaczycie właśnie, a później ona powędruje najprawdopodobniej do mojej przyjaciółki, która też robi zdjęcia, które oglądaliście niedawno w programie Ani, i ona jest z jedwabiu. Tutaj jest nawet taka jedwabna dzianinowa podszewka, co jest ciekawe. Super firma, bardzo lubię tą firmę, Soaked in Luxury, SK. Bluzka kosztowała aż 14 zł, no ale jest jedwabna, ma przepiękne kolory. To nie do końca są moje kolory, mimo że tutaj są zimne barwy, ale ta bluzka jednak lepiej się sprawdza dla urody właśnie typu wiosna czy jesień, więc no w stylówce będzie super, poza tym teraz jest lato, jesteśmy bardziej opaleni, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że ona będzie właśnie bardziej się sprawdzała dla mojej przyjaciółki, która jest taką ciepłą blondynką, jaśniejszą. No i zobaczcie sobie właśnie tylko ją tak poglądowo ze spodenkami błękitnymi, z paseczkiem i z no po prostu tak włożoną tylko dla Was poglądowo, z jakimiś tam błękitnymi bucikami do kompletu. Tak można by sobie po prostu na luzie gdzieś do miasta iść na zakupy na przykład. No i zobaczycie oczywiście tą bluzeczkę niedługo w programie, także czekajcie. Kochani, teraz pokażę Wam jedwabne sukienki. Pierwsza sukienka kosztowała złotówkę, serio. To była z Wagi sukienka, nie wiem dlaczego, no może dlatego nikt jej nie kupił, że jest taka specyficzna, ma bardzo mocny kolor fioletowy, jest cieniusieńka, to jest jedwab bez podszewki, ale to jest sukienka taka naprawdę na lato, wręcz można by powiedzieć, że można by ją na plażę włożyć do czarnego kostiumu, na przykład kąpielowego, i ona ma tutaj taki piękny, taką piękną różę, bardzo ciekawie to wygląda, spodobało mi się właśnie, to jest bardzo oryginalne i to jest sukienka firmy Lipsy London.
100% jedwab, naprawdę. No i ma fajne ramionczka czarne, tak jak tutaj te dodatki na tym kwiecie. Któryś wielki projektant w zeszłym sezonie miał kolekcję z takimi właśnie różami, torby z tymi różami. Muszę sobie przypomnieć, czy to nie był Marc Jacobs? Ale nie jestem pewna. Sprawdzę to, jeżeli mi się uda, to wam tam, jeżeli to znajdę, to wam tam pokażę na ekranie w filmiku. A w każdym razie, no bardzo mi się to skojarzyło i no i w ogóle za złotówkę, naprawdę, z jedwabiu sukienka. No ile jest okazji takich letnich, czy właśnie jakaś randka w lecie, czy nawet w teatrze do jakiegoś ekstra roli, może się taka sukienka przydać i ma bardzo, bardzo ładny kolor. W dodatku, kochani, kupiłam do niej za dosłownie też jakieś grosze, nie wiem, czy 10 czy 12 zł, prześliczną torebkę. I zobaczcie, co prawda jest jaśniejszym trochę odcieniu fioletu, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja bardzo lubię takie zabawy odcieniami. Wręcz się cieszę, że to nie jest w identycznym odcieniu, bo to jest po prostu nudne, jak wszystko jest w takim samym kolorze. Ja nigdy nie lubiłam takich zestawów, że wszystko, czy właśnie lubię monochromatyczne zestawy, ale żeby się różniły odcieniami, żeby była ta zabawa jednak kolorem, odcieniem, a nie żeby wszystko wyglądało tak samo. No tak czy inaczej, świetna torebka, naprawdę. I tutaj ma taki jakby kryształ na zapięciu, nie wiem, pokażę wam to w przebiteczkach. Jest na takim małym łańcuszku, jest z jedwabiu też, bo to jest naturalny jedwab tutaj i właśnie też udrapowany w formie róży. Zobaczcie, to jest naprawdę super. Super się udało, kupiłam to dzień po dniu, dosłownie torebkę kupiłam dzień później niż tą sukienkę. I torebka była o 11 zł droższa chyba, czy o 10. I to jest firma Coast, no także bardzo fajna marka też, taka jakościowa. Świetna ta torebeczka, jest naprawdę taka typowo właśnie jakaś imprezowa, wyjściowa. No i bardzo mi się to spodobało, że to będzie właśnie komplecik taki, elegancki. Do tego sobie pozwoliłam włożyć moje Louboutin, moje szpileczki, które zresztą nawiasem mówiąc być może wystawię na Vinted, bo jednak chyba są troszeczkę dla mnie za małe, na tyle, że nie będę mogła długo w nich chodzić. No, jeszcze zobaczę. W każdym razie, jeśli tak, to jak ktoś ma rozmiar 36, to być może będzie miał okazję je kiedyś sobie zakupić. Kolejna sukienka to też sukienka z jedwabiu i też na wadze, kupiona w tym samym sklepie właśnie marki Coast. I ona jest niestety niewyprasowana, bo w ostatniej chwili sobie o niej przypomniałam i po prostu już nie zdążyłam przed programem jej wyprasować, także pokazuję wam się tylko boso w tej sukience, taka bosonoga kontessa trochę niewyprasowanej, ale tylko tak, żebyście zobaczyli ideę tej sukienki. No, ona jest taka właśnie też trochę drapowana, jakby w rzymskim stylu, raczej węższy krój, ale jest wygodna, ona ma tu dużo luzu, to nie jest taki typowo obcisły krój, tym bardziej, że ona jest nierozciągliwa. No, ale jest jedwabna i jeżeli ją odprasuję, jakby doprowadzę do porządku i być może dołożę do niej ramionczka, bo zobaczcie, są tutaj takie haczyki na ramionczka i będzie dużo wygodniejsza z ramionczkami. Muszę coś wymyślić i zobaczymy, może się uda coś fajnego tutaj wykombinować, żeby dorobić do niej ramionczka, bo ja nie przepadam za noszeniem sukienek bez ramionczek. No, ale ona kosztowała też coś 4 zł. Tak, bo razem za te dwie sukienki zapłaciłam 5 zł. To jest niesamowite. Czysty jedwab, zobaczcie. No i takie rzeczy możecie upolować w lumpie. Przepiękny zielony kolor. Ja już mam jedną sukienkę w tym kolorze i kocham ją po prostu. Wiecie, tą z od Biby, jedwabną. A ta ma całkiem inny krój, ale ma bardzo podobny kolor i uwielbiam ten kolor. Ja w ogóle lubię takie żywe barwy. No i kochani, ostatnia dzisiaj rzecz. Jak to się mówi, last but not least, czyli to, że na końcu to nie znaczy, że jest najmniej ważna. Kupiłam bluzeczkę z jedwabiu oczywiście, no bo jakby inaczej. I ta bluzeczka też coś kilkanaście złotych mnie kosztowała. I zobaczcie, przepiękna, taka błękitna, z świetnym nadrukiem. Ten nadruk mnie tak naprawdę powalił. Tutaj zresztą pisze, że silk, widzicie? Jest troszkę za duża, to zobaczycie na przebitkach, że ja ją muszę sobie tutaj pod pachami i troszkę w pasie dopasować, bo to jest rozmiar 12, ja mam 8, więc no jest za szeroka. Ale to jest kwestia naprawdę jednego ruchu na maszynie, dwóch szwów konkretnie. I ma fajne takie ptaki tutaj, coś w rodzaju jakby sroki, czy jakieś baśniowe ptaki. Bardzo mi się podoba ta grafika właśnie, jest prześliczna, bardzo elegancka, taka... No w ogóle ja lubię takie rzeczy.
I kolorystyka mi się bardzo podoba, no i właśnie ona będzie mi pasować fajnie do tych spodenek, które już widzieliście w jednej stylówce. To są spodenki od Demi Claire z wiskozy, takie vintage'owe. Fajne są, bo one są takie miejskie właśnie, takie lejące, nie za krótkie, można w nich właśnie już wyjść nawet na elegancko, tak? No i do tego mojego żakietu, zobaczcie, Giorgio Armani, bardzo eleganckiego, też z tej lejącej wiskozy. No i przepiękny, moim zdaniem jest to zestaw kolorystyczny, zobaczcie sobie. Tutaj jakby te żółcie, te beże na bluzce nawiązują do żakietu, a tymczasem właśnie różne błękity i te chłodne barwy do spodenek. Ja tu jeszcze w roli paska włożyłam sobie taką błękitną, też w takim podobnym gołąbkowym odcieniu, jedwabną taki szalik właściwie, cieniutki. Można to nosić też na włosach jako opaskę, byłoby pewnie dość elegancko, albo sobie wpleść ją w warkocz, byłoby też na pewno bardzo szykownie. Także no taki naprawdę elegancki strój. Ciekawa jestem, co o nim myślicie. Mnie się bardzo podoba. To jest coś szykownego takiego już, dla takiej dojrzałej, eleganckiej damy. Kochani, serdecznie Wam dziękuję za uwagę i w ogóle dziękuję wszystkim moim stałym widzom za wspaniałe komentarze, za wspieranie mnie i jesteście wspaniali naprawdę i bez Was ten program by nie mógł istnieć. A teraz helikopter postanowił przerwać mi i zakończyć tą tyradę. Więc kochani, serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam bardzo mocno. Cześć!